Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam się tylko zapytać, czy mnie słychać. Zaczęła się godzina 18, więc myślę, że będziemy powoli zaczynać. Bardzo bym prosiła na czacie, gdyby ktoś mógł napisać, czy... O, widzę. Dziękuję bardzo. Więc podejrzewam, że mnie słychać. Super. Cieszę się. Zaczekamy jeszcze chwilę. Aż wszyscy dołączą parę minut. W międzyczasie ja może przedstawię plan naszego spotkania i przedstawię też siebie przede wszystkim. Więc ja nazywam się Antonina Dębska, jestem prawniczką, aplikantką adwokacką i doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. I od pewnego czasu mam przyjemność współpracować z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, a w swojej zawodowej pracy również współpracuję z innymi organizacjami społecznymi i zajmuję się kwestiami związanymi z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe, ale też szeroko rozumianym prawem cywilnym, czyli między innymi tym, o czym będziemy dzisiaj mówić w pewnym zakresie poza, bo do tych kwestii dotyczących edukacji bardzo często też stosują się przepisy prawa cywilnego. Więc to jest kilka słów o mnie, a kilka słów o dzisiejszym spotkaniu. Mamy w planach poruszenie aspektów formalno-prawnych wolontariatu i działalności wolontariatu w szkole. Jest to temat, który jest zawsze bardzo angażujący, powoduje wiele pytań i ja też zachęcam do zadawania tych pytań. Będzie taka możliwość na końcu naszego spotkania. Ja wyświetlę sobie specjalny slajd i dam znać, że już można zadawać pytania, więc bardzo proszę o wpisywanie ich na czacie. Jeżeli jakieś pojawią się wcześniej, to oczywiście również można je zadawać. Postaram się po prostu wtedy do nich wrócić na koniec, żeby już zbiorczo odpowiedzieć na wszystkie pytania i postaram się wszystko wyjaśnić, co tylko będę potrafiła. Także proszę o tym pamiętać. Nasze spotkanie też jest nagrywane i będzie udostępnione online, więc jeżeli ktoś będzie chciał wrócić do tych treści albo chciał podesłać komuś jakiejś innej osobie, to jak najbardziej będzie to możliwe, to nagranie zostanie udostępnione, więc jest taka szansa, także proszę się nie martwić, jeżeli czegoś się nie uda zapisać albo później powstaną jakieś wątpliwości, a będziecie Państwo pamiętać, że ten temat był poruszany. To jaki jest plan na to, przez jakie tematy będziemy przechodzić, to przede wszystkim podstawy prawne, akty prawne, które są związane z działalnością wolontariatu, a w szczególności wolontariatu w szkole. To wzory dokumentów, które są przygotowane i z których można korzystać w ramach programu Ochotnicy Warszawscy. I to też kwestie związane z obowiązkami, które wiążą się z prowadzeniem, ze świadczeniem wolontariatu, z obowiązkami, które są na osobach korzystających z pomocy wolontariuszy, na podmiotach korzystających z pomocy wolontariuszy, ze świadczeń wolontariuszy i kwestie, które są formalnie konieczne, czyli wszelkiego rodzaju porozumienia z wolontariuszami, kwestie różnych zgód, też kwestie ochrony danych osobowych, więc tych tematów będzie naprawdę, naprawdę sporo i zdaję sobie sprawę, że to jest dużo, dużo treści, więc jeżeli tylko coś będzie niejasne, to bardzo proszę o taki sygnał. I zanim zaczniemy, to jeszcze udostępnię prezentację, którą mam dla Państwa. Ta prezentacja raczej jest takim odniesieniem do tego, o czym ja będę mówiła. Będę też udostępniała w trakcie naszego spotkania ekran, więc tam będą przede wszystkim te wzory dokumentów, o których wspominałam. Więc będzie można na to patrzeć bezpośrednio podczas moich słów. I zacznijmy od tej prezentacji. Też będę wdzięczna za sygnał, czy będzie ona widoczna, kiedy już się pojawi. Dobrze. Czy widać prezentację z tytułem wyświetlonym na pierwszym slajdzie?
Tak, widać, super. Dziękuję bardzo. Więc tak jak mówiłam, od formalności do aktywności, czyli formalno-prawne aspekty wolontariatu, to jest temat naszego dzisiejszego spotkania. A spotykamy się. Coś przeleciało. Spotykamy się w ramach programu Ochotnicy Warszawscy w szkołach. To jest program, z którego finansowane jest dzisiejsze szkolenie z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Zaraz, może spróbuję inaczej wyświetlić tę prezentację, ponieważ w tej formie będzie to niemożliwe. Z tymi slajdami. Dobrze, może w ten sposób. I pierwsza kwestia, pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawia, to znaczy, jak uregulowany jest wolontariat, w jaki sposób, jakie akty prawne odnoszą się do wolontariatu. I kwestia jest bardzo rozbudowane, szczególnie kiedy mówimy o wolontariacie w ramach wolontariatu szkolnego. Czy macie Państwo, można pisać na czacie, jakieś propozycje aktów prawnych, które odnoszą się do tego tematu? Statut szkoły jest jednym z najważniejszych aktów prawnych, o których będziemy dzisiaj mówić, ale poza statutem i poza kwestią ustawa o wolontariacie, bardzo dobrze, tak. Ustawa o wolontariacie jest takim aktem prawnym, który jest istotny nie tylko jeżeli mówimy o wolontariacie szkolnym, ale o wolontariacie w ogóle, o wszystkich wolontariuszach i wolontariuszkach, które świadczą wolontariat, to do nich stosuje się przepisy ustawy o wolontariacie. Jest to też bardzo ważna ustawa z tej perspektywy, że jest tam określony krąg podmiotów, na rzecz których można świadczyć wolontariat. Poza statutem i poza ustawą o wolontariacie jest oczywiście ustawa Prawo oświatowe oraz cała seria rozporządzeń, które dotyczą z jednej strony podstawy programowej, a z drugiej strony zasad przyznawania punktów na określonych etapach ukończenia szkoły, na określonych etapach rekrutacji do kolejnej szkoły. Jest to istotne z tego względu, że jak już może Państwo wiecie, w Warszawie funkcjonuje taki rekomendowany system dotyczący przyznawania punktacji za wolontariat i aktywność. O nim też będziemy dzisiaj mówić i właśnie te rozporządzenia, o których przed chwilą wspominałam, stosuje się w tym zakresie. Ale po kolei. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Te wszystkie akty prawne są dostępne w internetowym systemie aktów prawnych. Jeżeli wyszukacie Państwo te nazwy tych ustaw, to bez problemu je znajdziecie. One będą też zaktualizowane w tekście ujednoliconym, przynajmniej powinny być. I tam można znaleźć te rozwiązania, o których ja mówię. I to, co jest istotne w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to tak jak powiedziałam, po pierwsze, kwestia podmiotów, na rzecz których może być świadczony wolontariat. Po drugie, kwestia porozumień zawieranych przez podmioty korzystające z wolontariuszami. I po trzecie, to jest kwestia obowiązków i praw korzystającego i wolontariusza. Ja mówię tutaj o korzystającym, bo to jest taka definicja, która wynika z tej ustawy, ale przykładowo takim korzystającym będzie organizacja pozarządowa, takim korzystającym będzie szkoła, czyli ten podmiot, który zawiera z wolontariuszem porozumienie i na podstawie tego porozumienia, takiej umowy o wolontariat, byśmy inaczej powiedzieli, jest świadczony wolontariat.
I tam są określone prawa i obowiązki stron. To porozumienie, ono nie musi być zawarte w formie pisemnej, powinno być potwierdzone na piśmie na żądanie wolontariusza, ale ja zawsze będę Państwa zachęcać, o ile to możliwe, żeby takie dokumenty sporządzać w formie pisemnej, ze względu na takie bezpieczeństwo i pewność każdej ze stron. Jaka umowa jest między nami, jakie są prawa, jakie są obowiązki, i żeby ewentualnie, jak trzeba, będzie to można wykazać, że takie porozumienie zostało zawarte. I to jest ważne z tej perspektywy. Wydaje mi się, że też jesteśmy wtedy spokojniejsi, kiedy mamy jasną sytuację i wiemy, na czym stoimy. Więc to są kwestie, które są zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wśród tych praw i obowiązków są też kwestie związane z ubezpieczeniem wolontariusza, więc to też jest bardzo, bardzo istotna kwestia, o której będziemy mówić już przechodząc przez poszczególne dokumenty. Więc to jest ta pierwsza ustawa, która jest bardzo istotna i która została już wskazana też na czacie. Druga ustawa, z którą macie Państwo do czynienia na co dzień, tak naprawdę, to jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe. W tej ustawie są uregulowane tak naprawdę kwestie, o których będziemy dzisiaj mówić, dotyczące życia szkoły, dotyczące samorządu uczniowskiego, dotyczące właśnie wolontariatu w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu w szkole. Są tutaj też uprawnienia poszczególnych osób w ramach szkoły, między innymi dyrektora i obowiązki takich osób, więc ta ustawa jest bardzo istotna z takiego praktycznego punktu widzenia. Oraz to, co jest ważne, no to jest też obowiązek dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przychodzą jakby do szkoły. I jest tam ten obowiązek, który dotyczy tego, że musi to dziać za zgodą dyrektora i powiedzmy po takiej za akceptacją Rady Rodziców, zawiedzą Rady Rodziców. To jest artykuł 86 tej ustawy i o nim możecie Państwo bardzo często usłyszeć w kategoriach tego, co się mówi o nowelizacji tego artykułu i dodawania tam poszczególnych wymogów dotyczących zgód rodziców na to, żeby jakaś organizacja społeczna, organizacja pozarządowa weszła do szkoły, mogła działać w ramach szkoły, mogła prowadzić albo jakieś zajęcia, albo właśnie być zaangażowana w jakieś działania szkolne. Więc to jest ustawa Prawo oświatowe. I kolejny akt to jest rozporządzenie. Jest to rozporządzenie właśnie w sprawie przeprowadzenia postępowania akredytacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, przedszkoli, szkół, placówek i centrów. I tutaj, tak jak wspominałam, są te rozwiązania dotyczące wpisu na świadectwie za wolontariat. To jest stosunkowo nowy akt prawny, ponieważ jeszcze pamiętam, że na poprzednich szkoleniach było, za każdym razem było inne rozporządzenie. Było pierwsze chyba z 2018 roku, a potem 2019, więc nawet jeżeli ktoś był, to będzie coś nowego. W praktyce nie zmieniło się tak dużo. Wcześniej w rozporządzeniu była mowa o odnotowywaniu wolontariatu na świadectwie szkolnym, a teraz jest mowa o wpisywaniu wolontariatu na świadectwie szkolnym. Te zmiany są już też zawarte w tych dokumentach, które będę Państwu pokazywała, także jeżeli będą z nie jakieś pytania, to jak najbardziej proszę śmiało zadawać. Kolejny akt prawny to jest rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla osób z niepełnosprawnością, w stopniu umiarkowanym, znacznym kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej pierwszego stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przystosującej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policjalnej. To, co nas najbardziej interesuje, to są kwestie związane z podstawą programową i postanowieniami dotyczącymi wolontariatu, które znajdują się w tej podstawie programowej.
Analogicznie będzie właśnie w przypadku rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły drugiego stopnia. Jak możecie Państwo zauważyć, te akty prawne różnią się tak naprawdę stopniem, znaczy rodzajami tych szkół, do których się stosują. Więc tam mieliśmy, tu mamy licea, technika oraz szkoły branżowe. Tam mieliśmy szkoły podstawowe, kształcenie ogólne dla szkoły branżowej i dla szkoły specjalnej oraz dla szkoły policjalnej. Więc to są, różnica jest tylko, jeżeli chodzi o rodzaj szkół, no i oczywiście od treści samej podstawy programowej, tak, ale w zależności od szkoły. I coś, co pojawiło się już wcześniej, to znaczy statut szkoły. Statut szkoły jest bardzo istotnym dokumentem z tej perspektywy, że tak naprawdę to wszystko, co się dzieje w szkole, znajduje swoje odzwierciedlenie w statucie. Statut oczywiście powinien, statut jest aktem prawa wewnętrznego w ramach szkoły i statut oczywiście powinien być zgodny z aktami prawa wyższego rzędu, czyli z rozporządzeniami, z ustawami, z konstytucją i z aktami prawa międzynarodowego, już mówiąc też szeroko. To jest bardzo istotna kwestia. I też akt, który jest jeszcze niżej od statutu, czyli regulamin szkolnego klubu wolontariatu, koła wolontariatu albo regulamin samorządu, on również musi być zgodny ze statutem szkoły. Więc ten dokument, ten akt prawny jest bardzo istotny. Jeżeli będziecie Państwo tworzyć na przykład sami swój regulamin szkolnego koła wolontariatu albo regulamin samorządu uczniowskiego, to po zakorzystaniem z tych wzorów, które na przykład będziemy teraz omawiać, warto również zwrócić uwagę na to, co jest w statucie szkoły, żeby te dokumenty były ze sobą zgodne i żeby nie doszło, nie powstała sytuacja, w której będzie jakaś sprzeczność. Najczęściej to dyrektor szkoły jest taką osobą, która weryfikuje te dokumenty. Weryfikuje właśnie, czy regulamin szkolnego koła wolontariatu jest na pewno zgodny ze statutem szkoły, ale warto na to zwracać uwagę i warto właśnie szczególnie przy projektowaniu takich dokumentów albo przy ich zmianie zastanowić się, zajrzeć, poszukać, a przede wszystkim też wspierać uczniów i uczennice, jeżeli oni będą tworzyć sami takie regulaminy. To warto tutaj to wsparcie okazać właśnie w ten sposób, żeby przedstawić jakoś te postanowienia, które mogą być sprzeczne ze statutem szkoły, albo zwrócić na to uwagę, co warto byłoby zmienić pod tym względem. Więc to jest bardzo istotne, dlatego cieszę się, że się ten statut pojawił też na czacie. I kolejną kwestią to są porozumienia, czyli porozumienia zawierane z wolontariuszami przez podmioty korzystające. Podmioty korzystające są te podmioty, na rzecz których może być świadczony wolontariat. To może być również szkoła, to może być biblioteka, centrum kultury. Ja może zaraz też wyświetlę ten fragment ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie jest to sprecyzowane konkretnie. I porozumienie, tak jak już wspominałam, jest konieczne, przy czym ta forma pisemna nie jest zawsze konieczna. To znaczy, jeżeli wolontariusz będzie sobie życzył, żeby porozumienie było potwierdzone na piśmie, to macie Państwo taki obowiązek to zapewnić, ale ustawa nie nakłada takiego obowiązku, żeby to porozumienie było w formie pisemnej. Co to znaczy? Że porozumienie może być ustne, porozumienie może być w formie dokumentowej, czyli na przykład wymiany maili. Jeżeli jesteśmy w stanie wywnioskować z wymiany maili treść porozumienia, to jest to jak najbardziej w porządku. Ja, tak jak powiedziałam, będę Państwa zachęcała, żeby to było w formie pisemnej.
I poza porozumieniem jest również szereg takich dokumentów, które będą istotne z perspektywy danej sytuacji. To znaczy na przykład umowy o współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, które będą miały zastosowanie do konkretnej współpracy. Na przykład jeżeli będziecie Państwo współpracować z jakąś organizacją pozarządową, no to w takiej umowie będą określone prawa i obowiązki każdej ze stron. Przy czym zwracam uwagę i jeszcze będę o tym mówiła, że taka współpraca z organizacją, ona też powinna, zawierając taką umowę, strony powinny pamiętać o brzmieniu tego artykułu 86 ustawy Prawo oświatowe. Dobrze, to może ja teraz wyjdę z tej prezentacji i pokażę Państwu te fragmenty aktów prawnych, o których mówiłam, żeby była jasność, jak te przepisy wyglądają. Dobrze. I już mogę udostępnić znowu ekran. Więc ta pierwsza ustawa, o której rozmawialiśmy, czyli ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj naszym przedmiotem zainteresowania będzie w szczególności tutaj definicja wolontariusza, czyli osoby, która wykonuje świadczenia wolontariackie. I to nie jest rozbudowana definicja, także po prostu należy pamiętać o tym, że są to świadczenia. Wolontariusz w punkcie trzecim, osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenie na zasadach określonych w ustawie. Co jest istotne w tej definicji? Że wolontariusz musi wykonywać swoje świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia, to jest świadczenie wolontariatu jest nieodpłatne. Więc o tym należy szczególnie pamiętać. I jeżeli mówimy o podmiotach korzystających i o tych podmiotach, właśnie na rzecz których może być świadczony wolontariat, to są one określone w artykule 42 ustawy. I dlaczego to jest takie istotne? To jest istotne również z tej perspektywy, że kiedy to jest kwestia, która zawsze wzbudza najwięcej zainteresowania, ponieważ ma ona znaczenie przy rekrutacji do szkół, czyli odnotowywanie wolontariatu wpisywanie wolontariatu na świadectwie. Tam jest wskazane, że musi być, że to, co wpisujemy, to jest wolontariat. I tak naprawdę z tego artykułu, w którym mamy określone podmioty korzystające, wynika, że wolontariatem jest tylko i wyłącznie to świadczenie, które jest wykonywane na rzecz określonych podmiotów. Ja wiem, że teraz brzmi to dosyć skomplikowanie, ale po prostu ustawodawca określił katalog podmiotów, na rzecz których może być wykonywany wolontariat. I tylko i wyłącznie w tych przypadkach jest to wolontariat. W przypadku rekrutacji nie jest wpisany tylko i wyłącznie wolontariat, ale też pewnego rodzaju aktywności. Przy czym to, co się mieści w ramach tych aktywności, nie będzie zawsze wolontariatem. Czyli przykładowo, jeżeli wolontariusz, macie Państwo ucznia, uczennicę, który jest wolontariuszem w ramach organizacji pozarządowej, to tak, to jest wolontariat w ramach świadczenia wolontariatu na rzecz takiej organizacji. Ale jeżeli to jest osoba, ten uczeń, uczennica, która pomaga w swojej sąsiadce, osobie starszej, osobie, która ma jakieś problemy ze zdrowiem, i w ramach ich ta osoba chciałaby, żeby takie zachowanie zostało odnotowane, wpisane na świadectwo szkolne, to nie będzie to wolontariat. Możemy się zastanowić, czy będzie się to mieściło w ramach tych innych aktywności, ale nie będzie to wolontariat ze względu na ten katalog, który jest właśnie określony w artykule 42.
Możemy zastanawiać się nad zasadnością takiego doboru podmiotów, na rzecz których wykonywany jest wolontariat, ale nie zmieni to faktu, że zawsze tym wolontariatem będą tylko i wyłącznie świadczenia, które są wykonywane na rzecz tych podmiotów. I już jestem przy tym artykule, który dotyczy tego, na rzecz jakich podmiotów może być wykonywany wolontariat. O właśnie. Wolontariusze mogą wykonywać na zasadach określonych w niniejszym rozdziale świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 tej ustawy, ustęp 3, w zakresie ich działalności statutowej. I te podmioty w artykule 3 ustęp 3 to są podmioty działalności pożytku publicznego. W zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W punkcie drugim organy administracji publicznej z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej, zwanych dalej korzystającymi. Ten artykuł będzie nam pozwalał na wykonywanie wolontariatu właśnie na rzecz organizacji pozarządowych w tym zakresie, który jest tutaj wpisany, na rzecz organów działalności administracji publicznej i na rzecz jednostek organizacyjnych, takich właśnie jak biblioteki, centra kultury, jak szkoły. To wszystko będzie nam pozwalało na wykonywanie wolontariatu na rzecz tych podmiotów. I to jest wolontariat. I o tym chciałabym, żeby Państwo pamiętali, bo czasami mam wrażenie, że to może wprowadzać trochę zamieszania, jeżeli będziemy nazywać inne kwestie wolontariatem. Wiem też, że w ramach programu jestem co zwracana uwaga. Kolejna kwestia, która się pojawia, o której już mówiłam, to jest porozumienie. Czyli mamy artykuł 44, który mówi o tym, że świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. I to jest Państwa obowiązek, żeby to zawrzeć w tym porozumieniu. W tym wzorze porozumienia, o którym ja będę mówiła, które będę prezentowała, jest takie postanowienie. Widzę, że się pojawiło pytanie na czacie, ale to tak jak wspominałam, będę na końcu się do niego zwracała, ale pamiętam. I kolejna kwestia, czyli to, o czym też już wspominałam, forma. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć, na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonywaniu pracy, wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym zakresie wykonywanych świadczeń. I to jest Państwa obowiązek. Czyli, tak jak wspominałam, co do zasady, nie ma obowiązku zawierania tego porozumienia w formie pisemnej, ale na żądanie wolontariusza jest to konieczne. A ja zachęcam niezależnie od tego, żeby to robić. Także to jest bardzo istotne. Jeżeli świadczenie wolontariusza, i tutaj kolejny wyjątek czasowy, który jest istotny. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, to porozumienie również powinno być sporządzone na piśmie. Czyli mamy dwie sytuacje, gdzie jest to obowiązkowe: okres dłuższy niż 30 dni i na żądanie wolontariusza jest to sporządzone na piśmie, potwierdzone na piśmie jako treść porozumienia, ale co do zasady nie musi być to w formie pisemnej, tylko może być w dowolnej. Dobrze. To jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jak wspominałam, jest tutaj też przepis, artykuł dotyczący ubezpieczenia w przypadku również świadczenia wolontariusza wykonywanego przez okres krótszy niż 30 dni. Tam, w tamtym przypadku, korzystający jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, i to jest obowiązkowe. Jeżeli to świadczenie jest wykonywane dłużej, to wówczas ten obowiązek przechodzi na państwo w ramach odrębnej ustawy. Także to proszę też zapamiętać. I kolejna kwestia, czyli ustawa Prawo oświatowe. Tutaj tylko
Może odniesienie do tego artykułu 86, który jest istotny z tych kwestii, o których Państwu mówiłam, czyli działania w szkole lub placówce, stowarzyszenie i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie. I podjęcie takiej działalności wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Czyli to są te kwestie, o których wspominaliśmy w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Dobrze. Widzę, że tam się pojawiają kolejne pytania, także to pamiętam cały czas. Będziemy o tym rozmawiać na koniec. Dobrze. I kolejna kwestia, czyli porozmawialiśmy już o tych podstawach prawnych, jak one wyglądają, co jest najistotniejsze, jakie są obowiązki. Ja też zaraz przejdę poszczególnie do tych dokumentów, o których wspominałam, ale jeszcze chciałabym doprecyzować jedną kwestię i zapowiedzieć trochę nasze nowe działanie, naszą nową inicjatywę, to znaczy kwestię samorządu uczniowskiego, a wolontariatu. Samorząd uczniowski działa w każdej szkole, jak Państwo wiecie, i jest to działanie, które, jak wynika z doświadczenia fundacji, bardzo często było wyodrębnione od działalności koła wolontariatu. I powstała taka idea, żeby połączyć, żeby w ramach samorządu uczniowskiego również był włączony wolontariat, w związku z czym przygotowaliśmy projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który zakłada działanie w ramach samorządu koła wolontariatu, jako po prostu jednej z sekcji tego samorządu. I taką myślą przewodnią tego regulaminu i tego modelu funkcjonowania samorządu uczniowskiego jest to, żeby właśnie w ramach samorządu działały sekcje, które będą zajmować się pewnymi tematami, podejmować pewne aktywności w ramach swojego zainteresowania. Czyli może być sekcja medialna, może być sekcja kulturalna, może być właśnie sekcja wolontariatu, i te sekcje będą takimi komórkami, które będą koordynowały i napędzały pracę w ramach tego tematu. Przykładowo zadaniem sekcji kulturalnej może być na przykład organizacja jakichś wydarzeń kulturalnych w szkole, koncertów, dyskotek i tego rodzaju inicjatyw, albo zadaniem sekcji medialnej może być między innymi tworzenie kroniki szkolnej, dokumentacja różnych wydarzeń, prowadzenie gazety szkolnej. To wszystko może zostać zaprojektowane w ramach tych sekcji. I to, co jest ciekawe pod tym względem, to jest też taka możliwość dostosowania tego rozwiązania do potrzeb konkretnej szkoły. To znaczy, jeżeli w danej szkole jest potrzeba, żeby działała na przykład sekcja fotograficzna albo sekcja sportowa, to jak najbardziej jest to możliwe. Te sekcje mają w pewien sposób powstawać naturalnie i odpowiadać na potrzeby, które się pojawiają, a jeżeli ta potrzeba w pewien sposób znika, nie ma jej już, to wówczas ta sekcja może przestać istnieć razem z brakiem tej potrzeby, tak? Czyli to nie jest jakieś sztywne założenie, że musimy mieć podział i konkretną liczbę sekcji każdego roku, ale to zależy od potrzeb uczniów i uczennic, którzy tworzą samorząd uczniowski. I ja teraz chciałam zaprezentować właśnie projekt takiego regulaminu samorządu uczniowskiego i tylko krótko o nim powiedzieć w tym zakresie, bo jest to coś nowego, jest to rozwiązanie, które my też proponujemy. I tutaj już udostępniam kolejny raz ten dokument. Ok, więc to jest projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, właśnie
w ramach tego założenia dotyczącego podziału na sekcje i włączenia wolontariatu do samorządu uczniowskiego. Są tutaj określone kwestie, które powinny się znaleźć w każdym regulaminie samorządu uczniowskiego, czyli zasady wybierania i działania organów samorządu. I to jest coś, co jest konieczne. Tak jak Państwo widzicie, poza tymi postanowieniami poszczególnymi, które najczęściej są spotykane w podobnych regulaminach, jest też cały paragraf dotyczący sekcji samorządu. I właśnie tutaj jest rozwiązanie, które dotyczy koordynacji tych sekcji, ich działalności w ramach struktury samorządu. Więc jest to rozwiązanie, które jest bardzo interesujące, które wydaje się, że może wspierać wspólne działanie i wolontariatu, i samorządu uczniowskiego, i może prowadzić do też osiągnięcia większej efektywności w tym zakresie, czyli większej koordynacji, współpracy tych organów jako takich. I tu jest specjalny paragraf poświęcony sekcji wolontariatu, dlatego że to, o czym będziemy jeszcze za chwilę mówić, wolontariat ze swojej specyfiki i charakterystyki wiąże się bardzo często z różnymi obowiązkami, których nie będzie w przypadku innych sekcji. Czyli tak jak już zaczęłam wspominać o tym obowiązkowym porozumieniu, tak również będzie istotne to w przypadku działalności sekcji wolontariatu. Także wiem, że niedługo te materiały zostaną udostępnione. Można powiedzieć, że widzicie je Państwo premierowo, więc jest to taka zapowiedź tego, co się będzie działo i jakie rozwiązania również można przyjmować, jakby projektując to myślenie o wolontariacie w ramach szkoły, i że może to być po prostu zupełnie inicjatywa w ramach samorządu uczniowskiego, i jest to rozwiązanie, które również należy wspierać, które również jest istotne. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania dotyczące tego regulaminu, to oczywiście odpowiem na wszystkie, ale teraz już proponuję wrócić do naszego głównego wątku, czyli regulaminu koła wolontariatu i związanych z działalnością wolontariatu w szkole formalności. Zacznę od pokazania właśnie projektu takiego regulaminu, który również został przygotowany z uwzględnieniem tych rekomendacji dotyczących przyznawania punktów na świadectwie za wolontariat. A więc nie wiem, na ile Państwo słyszeli o tym rozwiązaniu, ale jest ono też odzwierciedlone w tym regulaminie. Ja też pokażę, wiem, że było pytanie o zaświadczenia dotyczące godzin świadczenia wolontariatu, więc też pokażę te projekty tych zaświadczeń, które też zostały opracowane w ramach programu. Dobrze, i teraz udostępniam wzór regulaminu. Tak, który regulamin. To, co jest zawsze istotne, to pamiętajcie Państwo, że to jest wzór, który my przygotowaliśmy na potrzeby jak największej liczby szkół, to znaczy trzeba go będzie zawsze dostosować do potrzeb konkretnej szkoły, trzeba będzie zawsze zweryfikować te postanowienia z brzmieniem statutu. I to jest coś, co jest bardzo istotne. Tak jak już mówiłam, regulamin musi być zgodny ze statutem szkoły. I to będzie jedna z istotniejszych kwestii, które są do poruszenia w tym zakresie. Więc to, co jest istotne, to przede wszystkim tutaj macie Państwo takie luki do uzupełnienia. Trzeba to uzupełnić danymi szkoły. To nie jest nic szczególnego. I w kolejnym paragrafie są określone cele i działania koła. Jest określona definicja wolontariatu i cele działania koła.
Pamiętajcie Państwo, że możecie samodzielnie określić te cele. Należy tylko mieć na uwadze, żeby były one zgodne ze statutem szkoły i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Więc to jest zawsze w tym zakresie warte uwagi. Dalej są opisane działania koła przykładowe, czyli na czym koło opiera swoją działalność. Właśnie poprzez świadczenie wolontariatu na rzecz instytucji, organizacji pozarządowych, świadczenie i wspieranie zbiórek charytatywnych, organizacji i wspieranie wydarzeń sportowo-kulturalnych. To są takie działania, które bardzo często się spotyka w przypadku kół wolontariatu. Mogą być inne, które wynikają ze specyfiki Państwa działalności. Także zachęcam naprawdę, żeby ten regulamin był dostosowany do potrzeb konkretnej szkoły, konkretnych uczniów i uczennic, którzy są wolontariuszami i wolontariuszkami. To, co jest istotne z takiej perspektywy właśnie współpracy i to, o czym mówiłam też już, to możliwość nawiązywania współpracy z instytucją lub organizacją pozarządową w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tej instytucji albo organizacji. Między szkołą w tym wypadku, a taką organizacją powinna zostać zawarta umowa o współpracy. I teraz tak, pamiętajcie Państwo o dwóch kwestiach. Czyli pierwsza kwestia jest taka, że jest konieczne zwrócenie uwagi na ten artykuł 86 ustawy Prawo oświatowe, czyli jeżeli jakaś organizacja ma działać w szkole, to należy spełnić określone tam wymagania. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że ta umowa nie jest obowiązkowa. To znaczy, państwo zawrzecie umowę, szkoła zawrze umowę z tą organizacją, niezależnie od tego, czy będzie ona jakoś spisana, czy nie. To może być umowa w formie ustnej, to może być umowa w formie dokumentowej, jak i pisemnej. Jeżeli wymagają tego okoliczności, to oczywiście warto, żeby taka umowa była odpowiednio odpowiadała sytuacji. To znaczy, żeby określała prawa i obowiązki stron, kto za co odpowiada, kto zapewnia, kto ponosi koszty na przykład transportu czy koszty wyżywienia, kto zapewnia materiały do wykonywania świadczeń wolontariackich. Warto o tym pomyśleć, jeżeli będziemy podejmować się takiej współpracy. I też warto mieć to w jakiś sposób spisane, to znaczy, jeżeli nie umowa w formie pisemnej, no to umowa w formie dokumentowej. To może też polegać, taka umowa może być też zawarta w taki sposób, że przygotowujemy jej projekt w pliku i zostanie ona podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły, którą jest dyrektor, i przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji, którą najczęściej jest jakiś członek zarządu albo prezes, i podpisana podpisem zaufanym na przykład, albo takim podpisem, albo po prostu wysłana mailowo z informacją potwierdzam, akceptuję warunki umowy. Ważne, żeby to było, żeby ta czynność zawarcia tej umowy była dokonana przez osobę, która jest uprawniona do reprezentacji tego podmiotu, czyli z jednej strony przez osobę, która jest uprawniona do reprezentacji szkoły, bo to w ramach szkoły działa wolontariat, koło wolontariatu, a z drugiej strony przez osobę uprawnioną do reprezentacji takiej organizacji. Więc to są takie kwestie, o których należy pamiętać, a to już szczegółowo, jakie postanowienia konkretne będzie zawierała taka umowa, to tak jak powiedziałam, będzie kwestia tego, jaką współpracę Państwo zawieracie, jakie mogą być ryzyka z tym związane, jakie mogą być koszty, i to zawsze trzeba mieć na uwadze i o tym warto pomyśleć. Więc idąc dalej, jest tu określone, kto może być wolontariuszem w kole. Dwie kwestie, to znaczy porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Jeżeli to szkoła jest tym podmiotem korzystającym, a tak jak już powiedzieliśmy, może nim być na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to szkoła zawiera porozumienie. Jeżeli macie Państwo sytuację, w której wolontariat jest świadczony na rzecz innej organizacji, to organizacja jest korzystającym w rozumieniu ustawy,
to wówczas wolontariusz powinien zawrzeć taką umowę z tym podmiotem, który jest podmiotem korzystającym. Zawsze zawieramy porozumienie z podmiotem, który korzysta z wykonywanych świadczeń. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że w tym przypadku bardzo istotne będą warunki wyrażania, zawierania takiego porozumienia i potem dalej wyrażenia zgody przez uczniów i uczennice. Jest to istotne z perspektywy tego, że uczniowie i uczennice poniżej 13 i poniżej są dwa progi, czyli 13 rok życia i 18 rok życia, mają inną zdolność do czynności prawnych. Jest to związane z tym też, że rodzice wykonują władzę rodzicielską i umowy zawierane przez osoby poniżej 13 roku życia, takie umowy zawierają rodzice, którzy są albo osoby, które są uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej. To jest pierwsza kwestia. W przypadku osób powyżej 13 roku życia, między 13 a 18 rokiem życia, jest sytuacja, w której znowu to jest za zgodą rodzica, ale mamy też podpis ucznia, uczennicy. I powyżej 18 roku życia. Tutaj samodzielnie już takie porozumienie może zawrzeć uczeń, uczennica. Więc należy o tym pamiętać przy zawieraniu tych dokumentów. To są właśnie takie ogólne zasady, które się do tego odnoszą. I to jest kwestia porozumienia. Te zasady dotyczące wyrażania zgody, dotyczące podpisywania, one też mają znaczenie, jeżeli mówimy o zgodzie rodzica opiekuna prawnego na wykonywanie świadczeń wolontariackich. I teraz tak, ta zgoda nie będzie konieczna. Ja na etapie tworzenia tych dokumentów, my też zdawaliśmy sobie sprawę, że bardzo często taki zwyczaj czy taka potrzeba w szkole istnieje, żeby taka zgoda została wyrażona, ale ta zgoda jakby na sam udział, na sam udział w wolontariacie nie jest konieczna. Jeżeli te świadczenia będą wykonywane na rzecz właśnie innej organizacji, to tutaj już obowiązkiem tej organizacji jest uzyskanie ewentualnej zgody rodziców, ale też ta zgoda w tym to nie jest konieczne, tak? Czyli należy pamiętać o tym, jeżeli podmiotem korzystającym jest szkoła, to szkoła musi zawrzeć porozumienie z uczniem i powtórzę teraz to, o czym mówiłam na podstawie tych przepisów ustawy, to znaczy to porozumienie nie musi być w formie pisemnej, może być w dowolnej formie, z dwoma wyjątkami, to znaczy pierwszy wyjątek jest taki, że wolontariusz zażądał potwierdzenia tego porozumienia na piśmie, a druga kwestia jest taka, że powyżej wykonywania świadczeń wolontariackich, że w przypadku wykonywania świadczeń wolontariackich powyżej 30 dni, to też jest obowiązkowe, żeby to porozumienie było na piśmie, w formie pisemnej. Także to są dwie istotne kwestie. I teraz tak, tutaj znajdziecie Państwo postanowienia właśnie dotyczące wolontariuszy, ich praw, obowiązków, różnych możliwości. Te postanowienia w zakresie obowiązków wolontariuszy również mogą być modyfikowane, przy czym no, to, co mówiłam i powtarzam, one powinny być zgodne ze statutem i z przepisami prawa. Dalej, formy nagradzania wolontariuszy, czyli też te postanowienia są możliwe do modyfikacji. Nie ma obowiązku zawierania takich postanowień też w regulaminie. To ostatnie postanowienie, czyli ustęp 11, wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń, to wynika z samej definicji wolontariusza. W kolejnej części mamy określone postanowienia dotyczące opiekuna i obowiązków tego opiekuna, takiego koła, więc tutaj też możecie Państwo to modyfikować. To, co zostało zaproponowane, jest jakby spójne wewnątrz tego dokumentu. Te najważniejsze z perspektywy takiej formalno-prawnej, oczywiście mówię, obowiązki, to odnotowywanie godzin świadczenia wolontariatu przez wolontariuszy i tutaj odwołuję się do tych rekomendacji, które
które powstały w zakresie wpisywania wolontariatu na świadectwie, bo tam zostały określone te godziny, które powinny, te godziny wykonywania świadczeń, które powinny być wypełnione, żeby taki wpis uzyskać, oraz koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, umów o współpracy, uzyskiwania zgód na wykonywanie świadczeń, informacji i zgód RODO wolontariuszy i o tych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, o których będę jeszcze mówiła. I paragraf 5, czyli to są te zasady, te rekomendacje proponowane w Warszawie dotyczące wpisywania wolontariatu na świadectwie szkolnym. To, co te wszystkie rekomendacje są dostępne na stronie internetowej. Możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają te zasady, one się wyświetlają w komentarzu co do poszczególnych godzin. Tym założeniem jest to, że ten wolontariat jest świadczony systematycznie. To, o czym ja mówiłam, czyli że poza wolontariatem jest jeszcze aktywność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. I te wymiary godzinowe są takie same, ale pamiętajmy o tym, miejmy gdzieś z tyłu głowy, że wolontariat to jest to, co jest określone w ustawie, a aktywność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego to są inne czynności podejmowane przez uczniów i uczennice. Tutaj nie ma aż takiego doprecyzowania, jakie to są konkretne czynności. Wydaje mi się, że intuicyjnie każdy z nas tam czuje, co jest taką aktywnością, ale proszę pamiętać tutaj o tym rozróżnieniu, jeżeli chodzi o wolontariat. Wiem, że też pojawiały się pytania dotyczące tego, i będę o tym jeszcze mówiła w tej sekcji pytań i odpowiedzi, czyli to, w jaki sposób przedstawiać zaświadczenie w przypadku, w którym uczeń, uczennica nie wykonują świadczeń wolontariackich w ramach tego koła wolontariatu, tylko właśnie poza szkołą, a chcieliby mieć wpisany ten wolontariat na świadectwie. I to jest oczywiście, nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o samo wpisanie tego, ale trzeba też spełnić pewne warunki, które zostały określone w tych rekomendacjach. I w zakresie postanowień końcowych, czyli musimy mieć na pewno postanowienia dotyczące formy zmiany regulaminu, tego, co jest potrzebne, żeby w ogóle regulamin zmienić. No i tutaj też możecie Państwo dostosować do swoich potrzeb. To jest jakaś propozycja, która tutaj funkcjonuje, więc można z niej skorzystać. Jeżeli pojawią się jakieś pytania jeszcze dotyczące samego regulaminu, to będę na nie odpowiadać, ale teraz musimy już przejść do kolejnego dokumentu, bo trochę ich jest, a chciałabym, żeby zostało nam odpowiednio dużo czasu na pytanie i odpowiedzi. Więc teraz kolejnym dokumentem, który jest istotny, to jest właśnie porozumienie z wolontariuszem. I tak jak wspominałam, porozumienie to jest zawierane między podmiotem korzystającym a wolontariuszem. Bardzo istotna tutaj będzie zawsze kwestia wieku wolontariusza, tego, czy ma pełną zdolność do czynności prawnych, czy nie ma tej zdolności. Ponieważ to przekłada się bezpośrednio na to, kto ten dokument podpisuje, kto wyraża zgodę ewentualnie. Tutaj jest to porozumienie zawierane między szkołą, znaczy między szkołą, między podmiotem korzystającym, tak? Jeżeli podmiotem korzystającym jest szkoła, no to między szkołą a rodzicami, opiekunami prawnymi. Tutaj mówimy o, to jest projekt w przypadku ucznia, uczennicy poniżej 13 roku życia. I mamy tutaj oświadczenie opiekuna, że jest przedstawicielem ustawowym osoby, która nie ukończyła 13 lat i nie ma zdolności do czynności prawnych. Jest uprawniony do samodzielnego zawierania takich porozumień. Jest to istotne, żebyśmy wiedzieli, że po tej drugiej stronie jest osoba, która rzeczywiście takie porozumienie może zawrzeć. Tutaj mamy określenie, czego dotyczy to porozumienie, czyli właśnie wykonywanie świadczeń wolontariackich w jakimś projekcie określonym w ramach koła wolontariatu. Można to uzupełnić na potrzeby tego, co będziecie Państwo robili. I
Potem dalej są określone świadczenia, które wolontariusz powinien wykonać. W przypadku, na przykład, jeżeli takie porozumienie jest zawierane między stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, która prowadzi schronisko dla zwierząt, no to tutaj mogą być określone świadczenia, które polegają na przykład na opiece nad zwierzętami, na wyprowadzaniu tych zwierząt na spacery, na powiedzmy sprzątaniu terenu schroniska, czy wykonywaniu jakichś czynności, które oczywiście będą mieściły się w umiejętnościach i kwalifikacjach tych wolontariuszy, ale właśnie na rzecz tej organizacji. I to możemy wszystko wpisać. To nie musi być określone dokładnie, ile razy, co i kiedy, co do sekundy. Mogą to być ogólne obowiązki. Jeżeli chcecie Państwo, żeby to było sprecyzowane, też nie ma takich przeciwwskazań, tylko należy pamiętać, że jak coś się zmieni, no to wtedy trzeba będzie to jakoś aktualizować. Przynajmniej byłoby dobrze, żeby to było zaktualizowane. Dzień rozpoczęcia wykonywania świadczeń. I charakter bezpłatny tego świadczenia, czyli to, co też wynika z ustawy, i prawa i obowiązki wolontariusza, które zostały określone, i kwestia ubezpieczenia, czyli ta kwestia, o której już mówiłam, czyli wolontariuszowi, który wykonuje świadczenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. A w przypadku, kiedy wolontariusz wykonuje świadczenia w okresie powyżej 30 dni, to przysługuje mu to zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, czyli ustawy z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Czyli to, co mówiłam, poniżej 30 dni to ubezpieczenie to jest obowiązek korzystającego, a powyżej 30 dni jest to obowiązek, który przechodzi na Państwo na podstawie poszczególnej ustawy. I to, co widzicie Państwo, czyli podpis korzystającego i podpis opiekuna. Jeżeli dwójka rodziców, bo to pytanie też się często pojawia, jeżeli dwójka rodziców wykonuje władzę rodzicielską, to może to podpisać każdy z nich, nie muszą oboje. I teraz pokażę Państwu tylko, jak się różni to samo porozumienie, tylko dostosowane do potrzeb zawierania takich porozumień z osobami, które są pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, czyli mają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bo to jest ta zasadnicza różnica. I widzicie Państwo, te postanowienia są takie same, jeżeli chodzi o ich treść i obowiązki. Przy czym stroną tej umowy jest wolontariusz, nie opiekun, nie rodzic, tak jak było to wcześniej, a ten opiekun wyraża zgodę na zawarcie porozumienia przez wolontariusza. I tutaj się podpisuje jakby na odrębnym oświadczeniu. Także to jest ta różnica, o której wspominałam. Jeżeli mamy osobę powyżej 18 roku życia, to jest najłatwiejsza sytuacja, bo ta osoba sama ma już pełną zdolność do czynności prawnych i sama siebie reprezentuje. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że są sytuacje wyjątkowe, które powodują, że nawet osoby, które są dorosłe, mają powyżej 18 lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo nie mają tej zdolności w ogóle. Tak się dzieje w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo całkowicie. To są bardzo często osoby z zaawansowaną niepełnosprawnością w jakimś stopniu i to jest wszystko stwierdzone na etapie postępowania sądowego. Więc to jest uwaga dotycząca tego porozumienia między 13 a 18 rokiem życia. I kolejny dokument, który jest istotny i zawsze budzi dużo zainteresowania, czyli kwestia ochrony danych osobowych. I teraz tak, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to nie będę robiła tutaj wykładu wprowadzającego do dotyczącego RODO, czyli rozporządzenia, ale musicie Państwo pamiętać i zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Jedna będzie trochę bardziej przerażająca, druga będzie, mam nadzieję, pomocna. Pierwsza rzecz jest taka, że z przetwarzaniem danych osobowych tak naprawdę mamy do czynienia cały czas. I wszystkie
sytuacje, o których Państwo pomyślicie, które się dzieją na danych osobowych, najczęściej będą ich przetwarzaniem. Oczywiście rozporządzenie ma pewne wyjątki w zakresie stosowania i nie zawsze trzeba będzie wypełniać te obowiązki, takie jak na przykład informowanie o przetwarzaniu danych osobowych, albo nie zawsze trzeba będzie mieć podstawę, która jest określona w rozporządzeniu do przetwarzania tych danych. Jeżeli to się na przykład dzieje do celów prywatnych i to jest określone w rozporządzeniu, ale nie oszukujmy się, celem prywatnym nie jest wykonywanie świadczeń wolontariackich. I to jest coś, co zdaję sobie sprawę, że może być dla Państwa, bo dla wielu osób to jest przerażające, po prostu skala tego przetwarzania danych osobowych i też to, co się z tym wiąże, jakie obowiązki trzeba wypełnić i to jest pierwszy poziom. A drugi poziom, który jest, mam nadzieję, trochę wspierający, liczę na to, że w każdej szkole musi być inspektor ochrony danych osobowych i jest to obowiązek ustawowy. Ta osoba, ten inspektor powinien Państwa wspierać we wszystkich działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Takie jest założenie. Mam nadzieję, że możecie Państwo liczyć na takie wsparcie, na taką pomoc. I to jest też osoba, która powinna rozwiewać wątpliwości dotyczące właśnie przetwarzania danych osobowych albo odpowiadać na jakieś pytania, które się z tym pojawią. W praktyce wiem, że to niestety wygląda czasami różnie. I my też przygotowaliśmy takie wzory, które będą pomocne, jeżeli staniecie Państwo przed takim wyzwaniem. Więc w telegraficznym skrócie, jeżeli nie mamy innej podstawy do przetwarzania danych osobowych, to taką podstawą może być zgoda. Tutaj mówimy o dwóch sytuacjach, które trzeba rozróżnić. To znaczy, pierwsza sytuacja jest taka, że przetwarzamy dane osobowe wolontariusza, na przykład w ramach wykonania porozumienia. Czyli ten wolontariusz, zawarliśmy porozumienie z wolontariuszem i on wykonuje świadczenie wolontariackie. I my przetwarzamy te dane osobowe, jego imię, nazwisko, te dane, które są zawarte w porozumieniu, w celu wykonania tej umowy. Tak? I to jest sytuacja, w której nie potrzebujemy zgody, jeżeli przetwarzamy je tylko w tym celu, jeżeli jest to konieczne i niezbędne do wykonania tej umowy. Czyli najczęściej w 99% przypadków wykonanie tej umowy nie będzie wiązało się z wrzuceniem zdjęć na Facebooka, z jakiejś akcji wolontariackiej. Bo to nie leży w charakterze tego stosunku, tak? Więc to przedmiotem tego porozumienia jest to, że wolontariusz wykonuje świadczenie wolontariackie, a nie to, że my wrzucamy jego zdjęcia na serwis społecznościowy albo na stronę szkoły. Jeżeli takie czynności jednak podejmujemy, chcemy podejmować, to tutaj potrzebujemy zgody. I ta zgoda dotyczy właśnie takich sytuacji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to jest częsta potrzeba. No i tak jak mówię, jeżeli nie wychodzimy poza ten zakres wynikający z umowy, ta zgoda jest nam niepotrzebna. Nie potrzebujemy tej podstawy prawnej. Musimy tylko poinformować o przetwarzaniu danych osobowych, do czego przejdę zaraz. Więc ta zgoda nie jest obowiązkowa, jeżeli nie wychodzimy poza zakres porozumienia w ramach przetwarzania danych osobowych i też zakres, powiedzmy, takiej obrony praw, roszczeń związanych z tym porozumieniem, jeżeli coś by się wydarzyło. Na przykład właśnie na potrzeby ubezpieczenia też przykładowo, to też się mieści w ramach tych podstaw, które nie stanowią, na które nie potrzebujemy zgody, tego przetwarzania, na które nie potrzebujemy zgody. Zgoda w tych sytuacjach będzie dotyczyła właśnie najczęściej przetwarzania imienia, nazwiska, wizerunku, jeżeli będziemy gdzieś rzucać jakąś relację z wykonywania świadczeń wolontariackich. Więc proszę o tym pamiętać, ta zgoda nie jest obowiązkowa, jeżeli Państwo nie podejmujecie takich czynności, nie przetwarzacie w taki sposób tych danych. Zgoda jest konieczna, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce i o tym należy pamiętać. Ta zgoda też tu jest trochę inna sytuacja, ponieważ tutaj do 18 roku życia będzie ona podpisywana przez opiekuna, przez rodzica, dlatego że w rozporządzeniu RODO jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o
W przypadku osób, które ukończyły 16 lat, jest możliwość, żeby one same wyrażały taką zgodę, ale w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, przykładowo 16-latek może sobie założyć konto na Netflixie i może wyrazić tam na przykład zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może w tym zakresie zadecydować. Ale to nie jest usługa społeczeństwa informacyjnego, więc pamiętajcie Państwo o tym obowiązku. Idąc dalej, bo czasu mamy coraz mniej, a ja chciałam jeszcze o kilku rzeczach powiedzieć. Czyli teraz pozostajemy w temacie ochrony danych osobowych i odnoszę się do tej kwestii informowania. Informowanie jest obowiązkowe w każdej sytuacji o przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli nie zachodzi wyłączenie z rozporządzenia. Najczęściej w tym, jak działa koło wolontariatu, jak Państwo będziecie przetwarzać dane, albo inne organizacje, z którymi się będziecie przetwarzać dane, to najczęściej to nie będzie wyłączone z zakresu rozporządzenia i musicie poinformować o takim przetwarzaniu danych. Możecie się też z tym spotykać z informowaniem w ramach szkoły i w ramach właśnie przetwarzania danych już w szkole, więc może to będzie trochę lepiej znane w takiej praktyce. I tutaj też mamy informacje dotyczące przetwarzania danych dziecka. Należy tu wskazać podstawy prawne przetwarzania i cele, do jakich będą te dane przetwarzane. Tu wszystko, co jest określone, wynika z artykułu 13 i 14 RODO w zakresie informowania o przetwarzaniu danych, więc to jest wzór, proszę o tym pamiętać, ale proszę też wziąć pod uwagę, że należy go modyfikować w zależności od sytuacji i tutaj pomocne będzie na pewno zwrócenie się do inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli możecie takiego inspektora liczyć we własnej szkole. To są dwa obowiązki, które są związane z ochroną danych osobowych. Tak jak powiedziałam, zgoda jest obowiązkowa tylko w tych sytuacjach, w których ona stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych będzie obowiązkowa praktycznie zawsze, oczywiście w tych sytuacjach, do których stosujemy rozporządzenie. I to są najważniejsze kwestie, które dotyczą ochrony danych osobowych. Idąc dalej, została nam jeszcze kwestia umowy o współpracy, która jest zawierana między szkołą a między organizacją pozarządową albo inną instytucją, z którą współpracujemy. W związku z czym już Państwu pokazuję projekt takiej umowy. Tak jak powiedziałam, stroną umowy jest szkoła i jest instytucja, organizacja pozarządowa, na rzecz, z którą współpracujemy. Pamiętajcie Państwo, ta umowa nie jest obowiązkowa. Warto ją zawrzeć w takiej formie, z tych względów, o których już mówiłam wcześniej, żeby mieć pewność, do czego się zobowiązały strony, ale też proszę pamiętać, że forma pisemna nie jest konieczna, więc to jest coś, z czego możecie zrezygnować, co nie jest wymagane przepisami. I tak, jeżeli będziecie ustalać poszczególne działania w ramach tej współpracy z taką instytucją albo organizacją, to i tak ta umowa będzie funkcjonowała między wami, tylko właśnie na przykład w formie ustnej, w formie dokumentowej, nie w formie pisemnej. Ja zachęcam do tego z takiej perspektywy po prostu bezpieczeństwa albo właśnie uregulowania sytuacji związanej z ponoszeniem jakichś kosztów i organizacji tej całej współpracy, ale to nie jest konieczne i na to chciałabym zwrócić uwagę. I tak, mamy przedmiot tej umowy, czyli co wspólnie razem robimy, nad czym, w ramach czego współpracujemy, co jest przedmiotem naszej inicjatywy. Mamy też określone prawa i obowiązki stron, to co się, do czego szkoła się zobowiązała i co jest w tym zakresie konieczne. Mamy też obowiązki instytucji, organizacji pozarządowej.
w tym zakresie. I mamy postanowienie o doręczeniach, czyli jak będziemy się komunikować, to też nie jest. To jest coś, co usprawnia, jakby porządkuje nam tą sytuację związaną ze współpracą, ale to nie jest coś, co musi być elementem takiej umowy. Często też się Państwo spotkacie, jeżeli będziecie współpracować z jakimiś bardziej zorganizowanymi czy na większą skalę działającymi organizacjami, że one same zaproponują podpisanie takiej umowy, bo to jest po prostu ich zwyczaj. Proszę się tego nie bać. Podpisanie umowy to nie znaczy, że ta współpraca niesie ze sobą od razu jakieś ryzyko, to znaczy trzeba to przeczytać. Jeżeli nie jesteście w stanie, jeżeli potrzebujecie Państwo jakiejś pomocy w zakresie tego dokumentu, to oczywiście warto się zwrócić do kogoś o pomoc, kto będzie w stanie zinterpretować pewne postanowienia i ocenić, czy zawieranie takiej umowy jest bezpieczne, ale proszę od razu nie myśleć, że to jest coś groźnego, bo tak nie jest. I postanowienia końcowe, czyli właśnie jak zmiany robimy, ile egzemplarzy. I niżej mamy podpisanie tej umowy przez właśnie szkołę, reprezentowaną najczęściej przez dyrektora szkoły, osobę uprawnioną do reprezentacji i osobę uprawnioną do reprezentacji instytucji. Więc to jest kwestia umowy o współpracy. Teraz podsumowując ten cały segment dotyczący dokumentów, bo na to chciałam zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że bardzo często może być to dla Państwa przytłaczające, ile jest tych materiałów, jak wiele tych dokumentów funkcjonuje. To proszę pamiętać o tym, że to, co jest konieczne, to jest w pierwszym zakresie porozumienie z wolontariuszem. Porozumienie z wolontariuszem, które zawiera podmiot korzystający. Przy czym to ten dokument i tak nie musi być w formie pisemnej z tymi dwoma wyjątkami, o których cały czas wspominam. Więc to jest pierwsza sprawa. Ze względu na przetwarzanie danych potrzebna też będzie zawsze informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Znaczy, tak jak powiedziałam, w większości tych sytuacji, ale praktycznie zawsze. I to jest obowiązek, który wynika z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia RODO. Więc to jest kolejna kwestia. I te dwa dokumenty są konieczne i są niezbędne. Regulaminy funkcjonują w szkołach, te wzory regulaminów funkcjonują w szkołach, i to jest coś, co wiem, że też jest istotne. Zgody nie musicie państwo zawierać zgody na uczestnictwo w kole wolontariatu. Więc najprostszym przekazie to się sprowadza do tych dokumentów w minimalnym zakresie, czyli jeżeli mamy koło wolontariatu, no to regulamin tego koła, porozumienie, informacja, i to są najważniejsze kwestie. Te dodatkowe dokumenty, jeżeli współpracujecie Państwo z jakąś organizacją, instytucją, warto zawrzeć umowę, ale jakby zawieranie jej w tej formie też nie jest konieczne, nie jest obowiązkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czyli zgoda na przetwarzanie danych, ona też nie jest obowiązkowa w każdej sytuacji, tylko w szczególnych wypadkach, o tym już mówiłam. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dokumenty, które przedstawiłam. Teraz jeszcze wrócę na chwilę do prezentacji, ale obiecuję, że już zmierzamy do sekcji pytań i odpowiedzi, więc możecie je Państwo zacząć powoli wpisywać na czacie, powoli je zbierać, bo mamy szkolenie do godziny 19:30, więc też chciałabym, żeby była na to przestrzeń. I wracając do prezentacji. Podpisanie porozumienia, o tym mówiliśmy. Ubezpieczenie, o tym mówiliśmy. Przypomnę te dwie zasady dotyczące ubezpieczenia. Czyli to jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poniżej 30 dni to ubezpieczenie zawiera korzystający, a powyżej 30 dni to ubezpieczenie ten obowiązek z tego zaopatrzenia przechodzi na Skarb Państwa i to wynika z szczególnej ustawy. I to, co się z tym wiąże, że jeżeli mamy powyżej 30 dni, to ten obowiązek ubezpieczenia przechodzi, to
prawda, oczywiście, ale pamiętajmy też, że wtedy musi być to porozumienie w formie pisemnej. Więc to jest pierwsza kwestia. Ochrona danych osobowych, czyli te kwestie, o których mówiłam. Kwestia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która musi być praktycznie zawsze, kiedy znaczy zawsze, kiedy stosujemy rozporządzenie, ale praktycznie zawsze stosujemy rozporządzenie. I druga kwestia, zgody. Jeżeli najpopularniejsza sytuacja w tych przykładach, jeżeli wrzucamy zdjęcia z relacji, z akcji wolontariackich, to ta zgoda powinna być na przetwarzanie danych osobowych, czyli jeżeli oznaczamy kogoś, albo piszemy, podpisujemy te zdjęcia imieniem i nazwiskiem tej osoby, która jest na nim widoczna, to imię i nazwisko, ale też wizerunek, więc o tym należy pamiętać, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Teraz jest czas na pytania. Ja mam zapisanych kilka pytań, które spłynęły do fundacji jeszcze przed naszym szkoleniem, więc zaraz do nich przejdę. W międzyczasie możecie Państwo zapisywać pytania na czacie. Ja wrócę też do tych, które się pojawiły wcześniej. I jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś szczegółowe pytania albo nie zdąży go zadać, to proszono mnie o przekazanie, że można będzie zwracać się mailowo. I więc jeżeli coś będzie wymagało do precyzowania, no pojawi się jeszcze jakaś wątpliwość, to bardzo proszę o przesyłanie tych pytań mailem do fundacji bezpośrednio na adres podany, który był informacją o szkoleniu. To pytanie, które spłynęło do nas wcześniej, czyli jeśli działania wolontariackie są na rzecz szkoły, na przykład na rzecz biblioteki, to czy też trzeba zawierać porozumienie? Jeżeli korzystającym, a tutaj taka jest treść tego pytania, czyli szkoła, znaczy biblioteka w szkole, jest szkoła, to porozumienie zawiera szkoła, bo szkoła jest korzystającym i tak trzeba zawierać to porozumienie, przy czym nie, jeżeli to jest poniżej 30 dni, to porozumienie nie musi być w formie pisemnej. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że też na żądanie wolontariusza ewentualnie to będzie musiało być potwierdzone w formie pisemnej. Także tutaj odpowiedź na to pytanie jest taka: trzeba zawierać porozumienie, ale nie zawsze w formie pisemnej. To odpowiedź na to pytanie. Dalej. W jakich sytuacjach porozumienie powinna zawrzeć szkoła i organizacja, którą wspierają uczniowie z tej szkoły? To jest odpowiedź związana z poprzednim pytaniem, czyli tak. Jeżeli podmiotem korzystającym jest szkoła, porozumienie zawiera szkoła. Jeżeli podmiotem korzystającym jest organizacja, to takie porozumienie zawiera organizacja. Ona też może być podmiotem korzystającym. Mówiłam o tym, kiedy pokazywałam Państwu artykuł 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dobrze. W jakich sytuacjach wystarczy zgoda rodzica, a w jakich trzeba zawrzeć porozumienie? Tak jak powiedziałam, zgoda rodzica, jeżeli chodzi o działanie w szkolnym w pole wolontariatu, to nie jest, nie ma takiego obowiązku zawierania tej zgody, znaczy otrzymania tej zgody. Wiem, że różne zwyczaje panują w szkołach, że często szkoły chcą mieć takie zgody, że często jest to argumentowane jako niezbędne, więc jeżeli w Państwa szkole istnieje taki zwyczaj albo taki obowiązek, który wynika ze statutu czy z innych wewnętrznych regulacji, to tak, proszę, wtedy będzie zgoda konieczna. Porozumienie zawieramy z wolontariuszem, jeżeli to szkoła jest podmiotem korzystającym. Więc proszę nie utożsamiać zgody z porozumieniem i proszę też nie utożsamiać tej zgody, o której ja mówię, na samo bycie w kole wolontariatu z jakimiś aktywnościami typu wychodzenie ze szkoły, właśnie wyjścia grupowe i tak dalej, bo to są trochę inne sytuacje. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób zaświadcza się wyrobienie godzin na rzecz wolontariatu? Czy wystarczy deklaratywnie, czy powinno to być pisemnie? Kto może wystawić takie zaświadczenie? W tym miejscu ja chciałabym Państwu pokazać wzór zaświadczenia, które pojawiło się w tych rekomendacjach dotyczących wpisywania punktów na świadectwa za wolontariat. I teraz tak. Zgodnie z tymi rekomendacjami, to powinno być zrobione w takiej formie, która pozwoli na zweryfikowanie tych godzin. I powinna to doświadczenie, i to już jest
inna kwestia. Powinna to zaświadczenie wystawić osoba, która jest uprawniona do reprezentacji np. danej organizacji. Czyli jeżeli uczeń świadczył wolontariat poza szkołą, a szkoła nie była w to w żaden sposób zaangażowana, uczennica jest zainteresowana świadczeniem wolontariatu na rzecz zwierząt i współpracowała z schroniskiem, czyli z jakąś organizacją prowadzącą schronisko dla zwierząt, to wówczas takie zaświadczenie powinna wystawić osoba uprawniona do reprezentacji tej organizacji. Najczęściej to będzie członek zarządu albo prezes tego zarządu. To wynika ze statutu tej organizacji. Jest do zweryfikowania właśnie w przypadku stowarzyszeń rejestrowych, fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy może sprawdzić, kto reprezentuje taką organizację. Więc to powinna, takie zaświadczenie powinna wystawić taka osoba. I to, jak wygląda to zaświadczenie, to ja już Państwu pokazuję, tylko muszę zmienić ekran, który będzie udostępniany, bo to jest dokument, który powstał właśnie w ramach tych rekomendacji. I ja już Państwu to przedstawiam. Zaświadczenie o wykonywaniu wolontariatu poza szkołą. Zaświadcza się, że uczeń, uczennica, nazwa i numer szkoły angażował się, to jest opisane. Zaangażowanie trwało od tego i tego czasu. Tu jest liczba godzin. Jak Państwo pamiętacie, w tych rekomendacjach jest określona liczba godzin, która wiąże się z wpisaniem wolontariatu na świadectwo, więc to jest ważna część. W ramach wolontariatu podejmował następujące czynności. Wskazane, że można z tej części zrezygnować. Pieczątka instytucji, organizacji i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie. Więc to jest wzór, który jest proponowany w ramach tych rekomendacji, dlatego sugerowałabym się go trzymać. Przy czym to nie jest tak, że ten dokument jest określony i wymagany przepisami ustawy. To jest rekomendacje, które powstały w Warszawie, także w tym zakresie rekomenduję ich stosowanie i wdrażanie, ale to nie jest coś, co jest obowiązkowe na gruncie ustawy. O tym proszę pamiętać. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę takie zaświadczenie, no to tutaj ono jest przygotowane do podpisania w formie pisemnej, czyli podpis osoby wystawiającej zaświadczenie i pieczątka takiej instytucji. Dobrze. Czyli to było pytanie o zaświadczenia, i ja już przechodzę do kolejnego pytania, które się pojawiło. I to jest jedno z pytań, o którym chciałam chwilę dłużej powiedzieć, ponieważ to jest kilka kwestii, które się pojawiają w tej sytuacji. Czyli przeczytam to pytanie: w jakich sytuacjach nauczyciel może nie zgodzić się na udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną na udział w kole wolontariatu, jeśli sobie z tym nie radzi, nie ma wsparcia ani rodziców, ani asystenta tego ucznia? Jak to rozwiązać? Co może zrobić? Po pierwsze, muszę podkreślić, i to nie jest próba ominięcia tego pytania, ale niestety w takich sytuacjach bardzo istotny jest konkretny stan faktyczny i okoliczności, które są związane z zadanym pytaniem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie generalnie, żeby też nie wyrządzić nikomu ewentualnej szkody, po prostu jest za mało informacji. Rozmawiałam już na ten temat z panią Anią z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i ona zasugerowała, żeby rozwinąć to pytanie w formie mailowej, albo żeby takie pytania właśnie spływały mailem, ponieważ na ten moment nie mam wystarczających informacji, żeby udzielić odpowiedzi, ze względu na to, że jest to bardzo konkretny przypadek i po prostu należy mieć więcej. To nie jest ogólna kwestia, tylko to jest konkretna sytuacja i należy mieć więcej informacji, żeby móc odpowiednio pomóc po prostu w takich sytuacjach. A druga kwestia jest taka, że tu chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które są kwestiami ogólnymi i co mogę powiedzieć, nie krzywdząc nikogo tak naprawdę swoją odpowiedzią w tym zakresie, żeby nie udzielając możliwie błędnej odpowiedzi, nie znając. Nie mając wiedzy o tym stanie faktycznym. To znaczy, pierwsza kwestia jest taka, że musicie Państwo pamiętać, żeby żeby uniemożliwienie udziału takiej osobie
takiemu uczniowi, uczennicy, jako osobie z niepełnosprawnością, że to zachowanie nie może prowadzić do dyskryminacji, nie powinno prowadzić do dyskryminacji, czyli to nie powinno być tak, że dyskryminujemy tą osobę ze względu na jej, na cechę tej niepełnosprawności. To jest pierwsza kwestia. To, żeby ocenić, czy zachodzi tutaj ewentualna dyskryminacja, czy nie, też nie jestem w stanie w tej sytuacji, po prostu mając tak mało informacji. I to jest coś, na co musimy zwracać uwagę po prostu. Druga kwestia jest taka, że rozumiem, że problemem jest brak osoby zaangażowanej, która mogłaby pomóc w funkcjonowaniu koła wolontariatu w takich potrzebach, właśnie w ramach działania, w ramach tego koła osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I tutaj to, co ja mogę zasugerować, to proszę pamiętać, że na rzecz szkoły wolontariat mogą wykonywać nie tylko uczniowie, ale też osoby, które właśnie chcą działać na rzecz, na przykład chcą działać na rzecz osób z niepełnosprawnością. Szkoła jest tym podmiotem, który może być korzystającym ze świadczeń wolontariackich. W związku z czym, jeżeli znalazłaby się taka osoba, która chciałaby być wolontariuszem w szkole i być zaangażowana właśnie w działanie klubu wolontariatu, jakby w ramach wspierania jego funkcjonowania od takiej strony i ze względu na tę potrzebę, to jak najbardziej jest to możliwe. I tu przychodzą te wszystkie zasady dotyczące wolontariuszy, o których rozmawialiśmy. Także to są dwie kwestie, o których mogę powiedzieć. Czyli pierwsza kwestia pamiętania o tej zasadzie niedyskryminacji, i druga kwestia, czyli możliwość skorzystania skorzystania przez szkołę wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz szkoły w tej sytuacji przez osobę inną niż uczeń, uczennica, tylko przez osobę, która właśnie będzie chciała się zaangażować w tym zakresie. Ja wiem, że to nie jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem systemowym, ale po prostu mogę wskazać je jako propozycję też ze względu na temat naszego dzisiejszego spotkania. I już przechodzę do wiadomości, które dostaliście Państwo na czacie. Zatrzymam to udostępnianie. Dobrze, idąc od końca. Jeżeli pomoc sąsiedzka nie jest wolontariatem, tylko aktywnością na rzecz środowiska lokalnego, to czy uczeń otrzymuje za nią punkty na świadectwie? Tak jak powiedziałam, to nie jest wolontariat, ale ja zaraz Państwu pokażę to rozporządzenie dotyczące przyznawania, dotyczące rekrutacji do szkół, bo tam jest to konkretnie wskazane, jeżeli chodzi o właśnie te inne aktywności. I tak za inne aktywności można otrzymać wpis na świadectwie, przy czym to będzie, to nie jest zdefiniowane, czym jest ta aktywność, i będzie to zależało od szkoły po prostu w danym przypadku. Przy czym wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Jak poprzednio na webinarium rozmawialiśmy o takich sytuacjach, to braliśmy takie rozwiązanie pod uwagę jako możliwe. I już pokazuję. Ten paragraf, o którym myślę. Proszę bardzo, paragraf 7, może go trochę przybliżę. W przypadku przeliczania na punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w ustawie, tam prawo właśnie oświatowe, przyznaje się 3 punkty. To są te kryteria. Czyli osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz wolontariatu, jest to rozporządzenie dotyczącym rekrutacji, i to jest już ten szczegółowy akt prawny dotyczący rekrutacji, a taką możliwość przewiduje też ustawa, prawo oświatowe. Teraz może jeszcze pokażę, jak będę miała chwilę czasu. I dalej pytania. Widzę, że są jeszcze tylko dwa pytania.
przynajmniej na czacie, więc od razu może przejdę w tej sytuacji do ustawy prawo oświatowe, skoro jesteśmy już w tym temacie i zaraz odpowiem na tamte dwa pytania. 130 o aktywności. I tutaj mamy kwestię dotyczącą szczególnych osiągnięć. Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Ta ogólna kategoria to są osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, przy czym należy założyć, powiedzmy, albo wziąć pod uwagę, że to musi być osiągnięcie, a nie jednorazowa pomoc sąsiedzka, bo wydaje mi się, że takie świadczenie nie spełnia kryteriów osiągnięcia, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. To nie jest tylko i wyłącznie wolontariat. Wolontariat jest tylko jedną z form aktywności społecznej. Więc to jest ta kwestia, o której wspominałam i jest ona odzwierciedlona w rozporządzeniu dotyczącym rekrutacji i promocji przyznawania punktów. Dobrze. Dalej. Wcześniejsze pytania. Czy uczeń może opiekować się niepełnosprawnym kolegą, podpisując porozumienie z fundacją, pod której opieką jest osoba z niepełnosprawnością? Przy czym tak. Tutaj porozumienie może być podpisane z organizacją, która się zajmuje, która w ramach swojej działalności właśnie świadczy pomoc osobom z niepełnosprawnością. To jest jak najbardziej w porządku. Czy uczeń może opiekować się taką osobą? Tu są różne kwestie. To znaczy, po pierwsze, kwestia opieki zależy od wieku, od tego, jakie świadczenie miałoby wchodzić w ramach wykonywania tego wolontariatu. Proszę pamiętać, że to, jakich czynności podejmują się wolontariusze, musi być zgodne z ich kwalifikacjami, nie może wykraczać poza ich możliwości i fizyczne, i wynikające z wieku, w tym też właśnie zdolności opieki nad drugą osobą. Więc co do zasady, tak, uczeń może podpisać takie porozumienie z organizacją, która świadczy pomoc na rzecz takich osób. Jest to jak najbardziej możliwe. To, jakie konkretnie czynności będzie mógł podejmować, zależy od szeregu czynników, które będą dotyczyły tej konkretnej sytuacji, czyli właśnie sytuacji zdrowotnej tej osoby, na rzecz której będzie świadczona pomoc, kwalifikacji, zdolności, możliwości osoby, wolontariusza i tego, co zostanie określone w porozumieniu. I o tym należy pamiętać. Czy nie wystarczy ubezpieczenie szkolne, które obowiązuje 24 godziny? Nie wiem, o jakim ubezpieczeniu pani konkretnie mówi. To musi być ubezpieczenie od następnych nieszczęśliwych wypadków. W zależności od tego, jaką szkoła ma podpisaną umowę i czy są tam właśnie określeni wolontariusze, to będzie to od tego zależało. Ja w swojej praktyce spotkałam się, że takie umowy ubezpieczenia były zawierane w konkretnej sytuacji, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy ta umowa ubezpieczenia, którą ma szkoła, spełnia te warunki. To musi być ubezpieczenie na nieszczęśliwych wypadków. Mówimy tutaj tylko o sytuacji, w której wykonywanie świadczeń wolontariackich dotyczy sytuacji poniżej 30 dni, bo powyżej, tak jak powiedziałam, jest to przeniesione na poziomie ustawowym na inny podmiot, na państwo. To już na to. No to już odpowiedziałam. A co z uczniem, który jeździ na wózku i z powodu choroby nie jest w stanie samodzielnie mówić? Czy mogła Pani doprecyzować to pytanie? Bo niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy to uczeń ma być wolontariuszem, czy na jego rzecz mają być wykonywane świadczenia wolontariackie. Jak kwestia jest tutaj do podniesienia? Będę wdzięczna za doprecyzowanie. Czy taki uczeń może zostać wolontariuszem? Co do zasady nie mamy
przesłanek wyłączających możliwość bycia wolontariuszem. Tak, może być wolontariuszem, przy czym jeżeli to jest możliwe, po prostu biorąc pod uwagę jeżeli te świadczenia wolontariackie, które miałyby być wykonywane, są możliwe do wykonania, tak, w tej sytuacji. Nie ma żadnej zasady, która by wykluczała takie osoby z grona, z możliwości zostania wolontariuszami, wolontariuszkami. Jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy ta osoba będzie w stanie takie świadczenia wykonywać. A jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących statusu prawnego takiej osoby i zdolności do czynności prawnych, no to tak jak powiedziałam, to jest związane raz, że z wiekiem, a dwa, że jeżeli ta osoba jest na przykład częściowo albo całkowicie ubezwłasnowolniona, przy czym to ubezwłasnowolnienie częściowe to by było właśnie w przypadku tych uczniów, którzy już przekroczyli 18 rok życia, to znaczy miałoby znaczenie największe w tej sytuacji. To wtedy jest kwestia, po pierwsze, bardzo, bo kwestia tych możliwości cały czas, ale też kwestia wyrażania zgody, podpisywania dokumentów. To są te kwestie, o których należy pamiętać, ale nie ma żadnego postanowienia, które wykluczałoby osoby z niepełnosprawnością z możliwości bycia wolontariuszami i wolontariuszkami. Nie widzę niestety doprecyzowania, chodzi o spędzanie czasu. Jeżeli chodzi o spędzanie czasu, może być to porozumienie oczywiście zawarte, przy czym przy zachowaniu wszystkich zasad dotyczących tego, że jeżeli są to osoby w pełnym wieku, no to zawsze muszą mieć zapewnioną opiekę i muszą być spełnione te zasady dotyczące tak naprawdę opieki nad dziećmi. Znaczy, mówimy tu o osobach, jeżeli te osoby są dziećmi, tak, w określonym wieku, żeby też nie zrozumieć tej odpowiedzi w ten sposób, że jesteśmy w stanie pozostawić te osoby w samodzielnej opiece bez takich zdolności, tak, też i możliwości poznawczych. Więc tutaj w tym zakresie proszę o tym pamiętać, ale może to wykonywanie świadczeń wolontariackich być związane z wykonywaniem tych świadczeń na rzecz osoby z niepełnosprawnością. Nie ma przepisów, które by wykluczały z tego jakąś formę znajomości między tymi dwoma osobami. Jak najbardziej jest to dozwolone. Przy tym cały czas proszę pamiętać o tych kwalifikacjach, o tych możliwościach. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to też jest doprecyzowane w ustawie, ale to są bardzo szczególne sytuacje, dlatego też często organizacje, które zajmują się prowadzą działalność w tym zakresie, będą w stanie odpowiednio pomóc i wesprzeć i powiedzieć, jaka pomoc jest, jakie wykonywanie świadczeń jest potrzebne i jakie kwalifikacje powinna mieć taka osoba. Dobrze, szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań na czacie ani w sekcji pytań i odpowiedzi, więc pozwolę sobie powoli zakończyć nasze spotkanie.